Dzień dobry, z tej strony Szymon Moszny. Dzień dobry, z tej strony Szymon Moszny, a ze mną jest Kacper Bąkiewicz, zawodnik sportów sylwetkowych. Musiałem to nagrać dwa razy, bo już nie nagrywałem tak dawno, że zapomniałem, jak się robi to intro. Generalnie w tych maseczkach trzeba chodzić od... ilu? Od dwóch miesięcy? Od półtora miesiąca? Dwóch, no. Dusisz się? Strasznie. Chodź, zajmiemy. Jaka bzdura to jest. W sumie w rodzinie nie trzeba nosić maseczek, nie? Także witamy Was bardzo serdecznie. Słuchajcie, nawet nie wiecie, jak jestem strasznie ucieszony, że wreszcie mogę spotkać się z Kacprem i coś dla Was nagrać. Z tego względu, że z Kacprem nie widziałem się do miesiąca. Dwa miesiąca, tak. 14 marca się widzieliśmy ostatnio. A oprócz tych wideokonferencji różnych, tak. Ale to nie jest kontakt na żywo. Nie, to nie jest to samo. Okay. Trochę łamiemy ustawę teraz, nie? Tak. Ale no co, kadr jest podobno wąski, a nam się trochę przybrało. To już to rozszerzysz najwyżej to za chwilę. Słuchajcie, no Kacper, jak przeżyłeś w ogóle ten czas ostatni? To jest istotne. Wiesz co, na początku byłem lekko załamany całym tym faktem. No bo jakby nie patrzeć, zamknęli nam nasze ukochane miejsce, w którym pracowaliśmy, w którym trenowaliśmy i tak dalej, w którym kręciliśmy filmy. Oczywiście i na początku miałem jakieś tam problemy z głową, ale wróciłem do swojej rodzinnej miejscowości, do swojego domku na wsi. No i pierwszą rzeczą, którą zrobiłem, to skonstruowanie tam swojej kuźni. To nie jest siłownia, to jest kuźnia. To jest kuźnia. No i wydaje mi się, że suma summarum nie wyszło to jakoś mega źle. Nie? Tak jak sobie przed włączeniem kamery rozmawialiśmy, jakby rozpoczynając kwarantannę ważyłem 100 kg, po pierwszym miesiącu ważyłem 107 kg, a teraz ważę już 99 kg, więc jest super. Podjadłeś. Tak, podjadłem, a jadłeś potem... Jadłem bardzo dużo. Jadłem bardzo dużo, tak. Tu pozdrawiam swoją mamusię, babcię. Na pewno gotuje fantastycznie. Tak, kto gotuje lepiej niż mama? Babcia. A u ciebie jak tam? U mnie, wiesz co, no, u mnie było tyle ciekawie, że wiesz, po tak długim czasie robienia treningów, a w ogóle inaczej, żeby było jeszcze inaczej. Dosłownie może dwa tygodnie przed tą kwarantanną, w ogóle zanim się to zaczęło w Polsce, pamiętam, że wracałem ze sklepu, rozmawiałem z Olą i tak rozmawialiśmy o tym, że to kiedyś było fajnie, bo teraz możesz co najwyżej jechać sobie na urlop na tydzień. Chyba, że masz szczęście, to możesz sobie na dwa tygodnie pojechać na urlop. To już jest luksus. To już jest luksus, nie? A jak byłeś uczniem albo studentem, to miałeś, słuchaj, dwa miesiące ferii. I tak pomyślałem sobie wtedy, czy powiedziałem do Oli, że już nigdy nie będę miał dwóch miesięcy ferii. A tu i proszę. Nagle co? Pstryk. I dwa miesiące urlopu. Wypocząłem. Powiem ci, ja tak wypocząłem przez te dwa miesiące, że to się w głowie nie mieści. Ale ćwiczyłem cały czas, faktycznie, z gumami, skompletowałem sobie też małą, to nie jest kuźnia, to może kuźnianka. Kuźniątko. Tak, mam jakieś sztangielki, ketla sobie kupiłem. Czy faktycznie można ćwiczyć w domu? Że moja waga faktycznie, tak jak u ciebie, na początku poszła w górę, ważyłem 91, wszedłem na 95. To jest takie odbicie. Z czym się wiąże okres wolny? Z tym, że czasami trzeba sobie pofolgować. To jest normalne, jak najbardziej. Dokładnie. Ale wiesz, największy problem byłem, u mnie na przykład nie było to, że jadłem za dużo, bo wiesz, ja trzymam cały czas normalne jedzenie. Tak jak ci mówiłem, że przez ostatnie 6 tygodni zjadłem paczkę chipsów ze złych rzeczy i ta siemneczka. A to żeby załadować. Ale tylko pięterko. A tak to cały czas dowiedziałem się dobrze. Więc w zasadzie największy problem było to, że wiesz, nagle z osoby, która robi na przykład 15 tysięcy kroków w pracy. No, to jest. No, stałem się osobą, która nie robi kroków. Wiesz, ja mam ten luksus, że mam dosyć duże mieszkanie, ale nie wyobrażam sobie ludzi, którzy wiesz, musieli być przez te dwa miesiące zamknięci na 30 czy 40 metrach. Dlatego ja od razu wyjechałem z Wrocławia, z swojego mieszkania i pojechałem do domu na wieś, żeby tam chodzić z psem na spacery, trenować i tak dalej. Ale co się okazało? Dzisiaj usłyszałem komplement od naszego kochanego Mateusza, tak, że... Pana za kamery? Tajemniczego pana za kamery, że ramowo poszło do przodu, więc wydaje mi się, że to jest właśnie... I giry, i nogi słyszałem, z nogi też, ale to tylko i wyłącznie dlatego, że skonstruowałem sobie tak fajny plan treningowy, który opierał się tylko i wyłącznie o wolne ciężary i ćwiczenia wielostawowe, więc wydaje mi się, że wróciłem do takich prawdziwych korzeni hardkorowego bodybuildingu, wiesz, wiosło, tak. Martwy ciąg, siad i wyciskanie i koniec.
siła razy ramię i no, poszło. Dobra. No, a teraz nowa rzeczywistość. Nowa rzeczywistość, tak. I co teraz? Mamy informację, że te siłownie będą już niedługo... Potencjalnie no, otwarte. Pani minister Emilewicz zapowiedziała, że być może od 1 czerwca będą siłownie otwarte. Być może. Tylko jak one będą wyglądać? Okej, okay, otóż powiem wam, jak będzie wyglądała nowa rzeczywistość. Nowa rzeczywistość będzie wyglądała tak, że będziecie szczęściarzami, jeśli wejdziecie na siłownię. Z tego względu, że będzie, tak jak w markecie, tak jak w kościele, ograniczona ilość ludzi, którzy mogą przypadać na daną ilość metrów kwadratowych. Tak jak wyliczyłem sobie z menadżerem klubu, w którym ćwiczę, klub ma 1800 metrów i jednorazowo będzie mogło być w siłowni wiele osób? Z osoba na 15 metrów, czy jeszcze mniej? 100 osób. 100 osób. No, 100 osób. Czyli osoba na 100 osób. A śmieszne, że wiesz... To jest mało. No bardzo mało. To jest bardzo mało. Druga rzecz. Podobno kazali im wyłączyć co drugą maszynę. Czyli jak masz, wiesz, bieżnia, to tylko co druga bieżnia będzie włączona. Pozostałe będą zaklejone, wiesz, taśmą policyjną, nie? Nie będzie można się umyć, bo nie będzie pryszniców, tak. Ma nie być podobno szatni. Nie będzie pryszniców, nie będzie szatni, więc będziesz musiał przyjść w ciuchach na trening, zrobić trening i jechać gdzieś tam się wykąpać. Tak. Nie? Jedyne co to będą toalety czynne, na szczęście. No. Czyli tak jak my na przykład pracując tam całymi dniami, robiąc treningi z podopiecznymi, będziemy musieli wejść tam o 5 z torbą, napakowaną jedzeniem, ubraniami, wszystkim i wyjść o godzinie. Znaczy zakładając w ogóle, że wpuszczą ci podopiecznego. Tak, no oczywiście. No, oczywiście. Też może być tak, że wiesz... Czekasz 12, a on będzie o 16. No bo wiesz, że na przykład czekasz, o 17 masz trening, a tu przychodzi klient, a tu wiesz, że jest 27 osób w kolejce do wejścia. No, może być różnie teraz z tym wszystkim. Będzie ciekawie. No, ale wiesz, to jest w ogóle bzdura, no bo tak, patrz, zobacz. Ludzie chodzą w określonym momencie. Większe nasilenie jest rano, w granicach 7, 8, 9, gdzie ćwiczą przed pracą. I potem największe nasilenie jest o 15, kiedy przychodzą studenci i o 17, kiedy ludzie kończą pracę. Więc teraz zobacz, jeśli będzie ograniczona ilość osób, które mogą być w klubie do 100, to ci ludzie, którzy będą chcieli wejść do siłowni, a będą chcieli wejść do siłowni, będą czekać w grupkach przed siłownią. Rozumiesz? Czyli ludzie będą przychodzić na przykład w parach, będą sobie stali przed wejściem do siłowni, w tym czasie gadali z ludźmi, narzekali, że nie mogą wejść, inni będą narzekać, wszyscy będą się spotykać i powiem ci, no... Może być tego, że będą rozbijać o 5 rano obozowiska przed siłownią. Jak po pierwszego iPhone'a będą kolejki. Wbijać flagi i zajmować swoje pozycje, wymieniać się z sąsiadami co godzinę, żeby stanie w kolejce. No, ale wiesz co, nie zmienia to faktu, że... Nie wiem, czy w życiu miałem aż taki głód siłowni jak teraz. No, tak, tak, tak. Ja no, trenując normalnie, najbardziej tęsknię za tym, za tą taką zajawką związaną z siłownią, z tymi ludźmi, za tą atmosferą, z tym miejscem, zagęszczeniem i tak dalej. Czyli nikt w domu tu nie jest, nie? Nie, no nie. Powiem ci szczerze, że ja na przykład mega, mega szanuję ciebie za to, że miałeś tą motywację, żeby trenować na tych gumach i tak dalej, z oporem własnego ciała. No jakby ja mógłbym to zrobić, przyznaję się, bez bicia przez 3 pierwsze dni. Okay. A potem bym cię położył i nie robił tego, bo nie wiem, no dla mnie, ja uwielbiam ciężary. Nie, dla mnie to nie jest, dlatego mega, mega, mega szanuję. No dobra. Ale powiem ci, że tak jak zaczynałem te treningi z gumami od pojedynczych serii, to wiesz na czym kończyłem? Ostatnio robiłem treningi, słuchaj, w giganterii. Tak, 8 ćwiczeń. 7 ćwiczeń, tak. Wiesz, jedno za drugim na daną grupę mięśniową. No. I już, żeby coś poczuć. No, nie. I to jest super bodziec, jeżeli, nie wiem, trenuje się normalnie i raz tygodnie się tak zaatakuje mięsień. Dla mnie to jest mega. Też sobie zrobiłem jeden trening taki domowy i no, bodziec był inny, pompa była fajna, ale na rzeczą metę, no, masakra, tęskni się człowiek. No dobra. Będziemy mogli wracać na tą siłownię i powiedz mi, jaka jest twoja propozycja dla ludzi, którzy gdzieś tam wrócą z takiego kompletnego offu treningowego, z kwarantanny? Jak zacząć ćwiczyć, żeby nie nabawić się kontuzji, żeby zrobić to zdrowo, racjonalnie i przede wszystkim z głową? Znaczy przede wszystkim nie wracać do tego, co było przed kwarantanną, bo w treningu siłowym jest tak, że przez pierwszy tydzień niećwiczenia specjalnie nic się złego nie dzieje. Nawet jest lepiej, bo porywa się regeneracja, regenerują się tkanki i faktycznie taki możesz wrócić z większą siłą. Ale jeśli trwa to dłużej niż tydzień, a już w ogóle dłużej niż 2 tygodnie, to następuje spadek formy. Czyli wszystkie te korzyści, które człowiek osiągnął w wyniku treningu i prawidłowej diety, niestety znikają. I teraz jeśli ktoś nie ćwiczył przez 2 miesiące, no to w zasadzie powinien wrócić na siłownię i trenować tak jak osoba całkowicie początkująca.
czyli w zasadzie FBW, jedno ćwiczenie daną grupę mięśniową w 3-4 seriach, ciągnąć to przez 2-3 tygodnie i przez te 2-3 tygodnie powinno się zaobserwować dosyć duży progres, z tego względu, że jest pamięć mięśniowa i to, co raz zostało osiągnięte, łatwiej też wraca. Dopiero po 3 tygodniach takiego wstępnego wejścia w treningi można sobie zacząć zwiększać intensyfikację. Ale ważne, żeby nie zacząć z wysokiego C. Wiesz, nie przyjść na siłowni od razu, wiesz, bam, 12 serii na klatę, 12 serii na biceps. No bo oj, by się to czuło. Więc jeżeli 15 marca zrobiłeś ostatni trening klatki, miałeś rampę zamkniętą z progresją liniową co tydzień i zakładałeś tam 120 kilo, to teraz na pierwszym treningu nie zakładaj 122,5. Nie. Nie, zdecydowanie. Nie ma żadnego. 110. A trening, optymistycznie. Jaki trening, jaki rodzaj treningu byś polecał ludziom? Typowy full body workout? Wiesz co, wiesz, full body workout to zawsze dobra metoda, żeby zacząć ćwiczyć. Z tego względu, że widzisz, po 2 miesiącach niećwiczenia faktycznie ciało będzie reagowało dosłownie tak samo, jak ciało osoby, która nigdy wcześniej nie ćwiczyła. To znaczy, zrobisz, wiesz, 3 serie na klatę i jest pewne, że będziesz to czuł następnego dnia. W związku z czym raczej nie ma sensu rzucać się od razu na split, z tego względu, że no to tak jakby ktoś przed pierwszym na siłowni zaczął od splita. No. Można tak robić, ale są lepsze metody. Czyli lepiej jest jednak zacząć od FBW, powoli wdrożyć się w trening, zwiększać sobie objętość, intensywność. No i myślę, że po 3 tygodniach już wejść na jeszcze większą intensywność, a po 6 tygodniach można spokojnie wrócić do starego planu. I pod koniec wakacji w sierpniu może ta forma będzie. Tak, tylko ciekawe, czy będziemy mogli wyjechać za granicę. Widziałeś, co się dzieje z cenami hoteli w Polsce? Widziałem. Jest masakra. No. Najlepsze jest to, że w 26 krajach w Europie ceny spadły, a w Polsce poszły do góry. Tak. I tam w naszej rzeczywistości. My potrafimy sobie radzić, nie? Tak, dlatego ja mam obok siebie, obok domu piękne jeziorko i nie potrzebuję żadnych materii. No, ja też mam piękne jeziorko, ale to wiesz co, pójdziemy potem, nakręcimy materiał przy tym jeziorku, pokażę ci, jak moje wygląda. Co tak to jest. Da? Jest jeszcze jeden wątek, bo cały czas mówimy o tym, jak będą wyglądać siłownie, wiesz, że będą czyszczone, że będą przerwy, że maszyny nie będą działać, że będzie ograniczona ilość miejsc, ale jeszcze trzeba zadać jedno pytanie, czy w ogóle ludzie będą chcieli wrócić na siłownię? No tak. No bo to jest tak, że jednak część ludzi, którzy ćwiczyli od zawsze, oni zrobią wszystko, prawda? Ja będę pierwszy w kolejce, zobaczysz, ja będę tego 1 czerwca o północy, wiesz, minutę po północy na siłowni, ale jednak ludzie mogą się bać. No tak, i w ogóle się nie dziwię tutaj. Nikomu. No. Także interesuje nas, napiszcie w komentarzach, czy wrócicie na siłownię, czy jednak sobie zrobicie jeszcze troszeczkę przerwy, pociągniecie troszeczkę dłużej trening domowy, żeby się upewnić, czy po prostu to jest bezpieczne w jakiś sposób. Okej, dobra, więc w komentarzach możecie napisać, czy jesteście chętni, żeby powrócić na siłownię i wtedy będziemy nagrywać więcej materiałów obejmujących treningi stricte adaptacyjne. Jak zacząć na nowo tą przygodę? Czy możecie również napisać, może zostaniecie w domu. Wtedy będziemy nagrywać więcej treningów stricte domowych i jakichś porad, jak zrobić to w warunkach domowych. A ze swojej strony możemy tylko obiecać, że z nową energią, z jeszcze większą ilością pomysłów będziemy nagrywać coraz to lepsze. Mam nadzieję materiały, żeby w te wakacje nikomu się za naszą sprawą nie nudziło. Dokładnie. Także piszcie w komentarzach, czy chcecie trenować w domu, czy na siłowni, jaki materiał chcecie, a my z Kacprem bardzo chętnie wraz z nową siłą, która w nas wstąpiła, nagramy je dla Was. Może chodzi o jakiś plan treningowy, żebyście wiedzieli, w jaki sposób skutecznie wrócić do siłowni. Sposób na większe łapy, klatę, nogi, plecy, Kacpra, teraz nogi urosły. Wszystko. Zrobimy dla Was wszystko. Dobra, ty możesz być wszystko. Także słuchajcie, dziękujemy Wam za to, że jesteście z nami przez cały ten czas. Tym samym, jeśli ten materiał Wam się podobał, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. No i do zobaczenia w następnych odcinkach, które ruszą już niebawem.